Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-012. SCP-012 to pisana ludzką krwią niedokończona partuta utworu zatytułowanego Na górze Golgocie. Każda osoba, która zobaczy ten utwór, będzie chciała koniecznie dokończyć go używając własnej krwi, ostatecznie popełniając samobójstwo, gdy uzna, że jest to niemożliwe. Zapis wewnętrznego testu na próbce. Pominięty przez dowództwo O5. Zapis testu terminacji. SCP-682 został mocno uspokojony przed obniżeniem konteneru z SCP-012 do celi przechowawczej SCP-682. Kontener z SCP-012 został otwarty zdalnie. SCP-682 wyglądał na znajdującego się pod wpływem efektu SCP-012 z powodu drapania się szponami w celu pobrania krwi, co wyglądało na nieefektywne. Po kilku minutach lewe przedramię SCP-682, tylnia lewa noga oraz w przybliżeniu 32% masy głównej ciała zostały usunięte, zanim SCP-682 doszedł do wniosku, że kompozycji nie da się dokończyć. SCP-682 wpadł następnie w szał i przełamał zabezpieczenia, powodując zgonów przed ponownym zabezpieczeniem. Notatka. Naprawdę miałem nadzieję, że SCP-682 popełni przed samobójstwo. Doktor